Opole po wielu latach doczekało się wreszcie w tamtym roku dużych zmian w komunikacji, zwłaszcza jeśli chodzi o powstanie centrów przesiadkowych. To Opole Wschodnie i to Opole Zachodnie dało szansę na to, by zwłaszcza kierowcy mieli miejsce do zaparkowania, by ci, którzy jeżdżą komunikacją miejską, mogli spokojnie także się nią poruszać i z jednego miejsca na drugie dużo swobodniej się przedostać. Zarówno ci, którzy parkują na co dzień przy Dworcu Zachodnim, jak i tutaj przy Wschodnim, dostrzegają te właśnie zmiany. Widać tu, że ludzie wchodzą, pytają się, szukają go. Tu co chwilę jest pełno samochodów, nie da się zaparkować, więc no fajnie, że to w końcu skomunikowali. Na pewno ułatwiło to drogę, szybciej można nawet przejść. Super. A jeśli chodzi o parkingi, już na wakacjach widzę, że trudno o zaparkowanie. Tak, normalnie jest jeszcze tutaj więcej samochodów, szczególnie kiedy jest rok szkolny, to za każdym razem jak ja przychodzę do pracy tutaj, to cały parking jest zapełniony, a w momencie, kiedy jeszcze jest mecz, no to w ogóle nie ma gdzie stanąć, nie ma jak przejść. To właściwie w ciągu roku tutaj Opole się bardzo zmieniło, czy pani też to zauważa? Tak, tak, na pewno jest bardziej skomunikowane, można więcej miejsc dojechać i szybciej. Podobnego zdania są też oczywiście mieszkańcy, których spotkaliśmy w okolicach centrum przesiadkowego Opole Zachód. Jak pan patrzy dzisiaj na to miejsce? No super. Tak? Mi się bardzo podoba. Ja często do lekarza do Wrocławia jeżdżę i często tu parkuję. Tak? Mm-hmm. To zawsze jest miejsce, nie? To jest bardzo ważne. Nie? Aczkolwiek widzę, że dość ciasno jest, że tych samochodów troszkę bywa. Znaczy, wie pan, opowiem, na początku było mało, ale z czasem coraz więcej jest, ale w moim przypadku zawsze miejsce znajduję. Ale tu tak, to jest super. Nie? Tak. W moim przypadku bardzo super, jestem zadowolony. Nie? Widzę, że udało się zaparkować, choć miejsce przy miejscu widzę. No tak, bo nie chciałabym zabierać innym też użytkownikom ruchu miejsca i postarałam się zaparkować, no tak jak potrafię, w liniach. Niech pani powie nam, jak pani ocenia to miejsce. Zna pani tę część Opola? Wie pan co, ja tu kilka razy w tygodniu parkuję, jestem zadowolona z tego. Łatwo mi jest też dostać się do centrum. Więc wolę tutaj niż jechać do centrum. Komunikacja jest dobra, chociaż przy tej pogodzie się wolę przyspacerować, szczerze mówiąc. Więc tu zaparkuję samochód, a później do centrum idę na spacer, bo też mało ruchu mam w ciągu dnia, więc dla mnie rozwiązanie jest jak najlepsze. No właśnie, bo jeszcze do niedawna to były kłopoty przy obu dworcach i wschodnim i zachodnim, żeby zaparkować. No tutaj nie dało się zaparkować. Ja kiedyś mieszkałam przy Niemodlińskiej, więc rzeczywiście jak mieliśmy tutaj jechać do Wrocławia, to tam między garażami trzeba było kombinować, gdzie zostawić samochód. Teraz nie trzeba kombinować. Jeszcze teraz na wakacjach można może dużo spokojniej znaleźć choćby jedno czy dwa miejsca parkingowe, ale zapewne kiedy z wakacji powrócimy, kiedy dzieci wrócą do szkół, a my do pracy, to te miejsca zostaną w 100% zapełnione, tak jak i oczywiście autobusy komunikacji miejskiej, które będą mogły przewozić nas z jednego krańca Opola na drugi.